Czy wiesz, jaki gaz spala się w Twojej kuchence? Nie? To zaraz się dowiesz. Cześć, witam na kanale Luz Chemia. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o metanie i etanie. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Ostatnio mówiliśmy sobie o szeregu homologicznym alkanów. Wy macie znać metan, etan, propan, butan, pentan. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm pierwszym: będzie to metan i etan. Metan to mała, ale potężna cząsteczka, zbudowana z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Rozrysujmy sobie wzory, których od Was wymagają. Na początku weźmy sobie wzór sumaryczny. To był taki wzór, w którym po prostu sumujemy wszystkie pierwiastki bez żadnych tutaj kresek, jakichś wiązań, nic, same pierwiastki. To skoro metan jest pierwszy, przypominam, że to są alkany, a więc wzór mają CNH2N, może sobie to zapiszmy. CnH2n plus 2, to w takim razie, jeżeli metan był pierwszy, to n wynosi 1, czyli jest C, no i teraz wodory, czyli 2 razy 1, bo mamy 1n, czyli 2 razy 1 plus 2, czyli 4. CH4 to jest wzór sumaryczny. Teraz wzór strukturalny. Wzór strukturalny pokazuje całą strukturę, czyli pokazuje wszystkie wiązania pomiędzy wszystkim, co tam macie. No to rysujemy sobie jeden węgiel. Pamiętajcie, że węgiel jest czterowartościowy w chemii organicznej, a wartościowość w chemii organicznej kojarzcie sobie z łapkami, czyli cztery łapki, a więc ma cztery wodory. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak wygląda wzór sumaryczny metanu. Jest on najprostszym z alkanów i występuje naturalnie w atmosferze oraz jako składnik gazu ziemnego. Co ciekawe, metan jest również tym, co często płonie w naszych kuchniach, gdy korzystamy z kuchenek gazowych. Wtedy dochodzi do spalania tego gazu, ale o nim zaraz. Najpierw powiedzmy sobie, czym to spalanie w ogóle jest. Spalanie alkanów to proces chemiczny, w którym alkan reaguje z tlenem, generując energię poprzez utlenianie węgla i wodoru. Mamy trzy rodzaje spalania. Pierwsze. Jeśli jest to spalanie całkowite, to powstaje nam dwutlenek węgla i para wodna, czyli alkan plus tlen daje CO2 i H2O. W drugim przypadku jest to spalanie niecałkowite, zwane też często półspalaniem. Powstaje wtedy tlenek węgla, czyli czad i woda. To spalanie zachodzi wtedy, gdy mamy zbyt mało tlenu w powietrzu. Zapis to jest dalej alkan plus tlen daje nam CO i H2O. Wszystko będzie zależało od uzgadniania reakcji, to pokażę na przykładzie zaraz. I trzecie, ostatnie, jest to, można powiedzieć, drugie spalenie niecałkowite. Ja nie rozumiem tego oznaczenia w waszym podręczniku. No bo co, każą wam napisać spalanie niecałkowite i wy nie wiecie, które. Ja nazywam po prostu to, co idzie do CO2 jako spalanie całkowite, to co idzie do CO jako półspalanie, a to co idzie do C spalanie niecałkowite. Czyli to ostatnie, to prawidłowe, niecałkowite. W wyniku którego powstaje węgiel i woda. Tutaj już warunki muszą być niemalże beztlenowe. Czyli po prostu nie dostarczacie tlenu, to się spala i powstaje nam sam węgiel. W sumie nie węgiel, tylko sadza. To przejdźmy sobie teraz do tego metanu. To pierwsze spalanie to było całkowite. Przypominam, że spalanie to jest zawsze z tlenem. Czyli mamy CH4 plus tlen. Przypominam, że tlen to jest O2 i co nam powstaje? W spalaniu całkowitym powstaje nam CO2. Oraz H2O, czyli para wodna. Pamiętajcie, że to nie jest woda, tylko para wodna, bo temperatura jest tak wysoka, że no, cieczą to nie może być. I teraz uzgadniamy, po lewej stronie mamy jeden węgiel od metanu, po prawej mamy jeden węgiel od węgla. Po lewej stronie mamy cztery wodory, a po prawej mamy dwa, więc dajemy dwójkę przed wodorem. Teraz po prawej stronie mamy dwa plus dwa, czyli cztery tleny, więc po lewej stronie musimy dać dwójkę przed tlenem. Taka jest kolejność przy spalaniu, i zapamiętajcie sobie to, bo to jest mega istotne. Czyli najpierw uzgadniamy węgiel, na drugim miejscu uzgadniamy wodór, a na trzecim miejscu uzgadniamy tleny. Jeśli nie umiecie uzgadniać równania reakcji, prawy górny róg tam tłumaczy wszystko dokładnie, powoli i ze zrozumieniem. Następne spalanie to jest spalanie niecałkowite tak jak u Was piszą, lub dla mnie półspalanie, czyli to idzie do czadu. Czyli mamy CH4. Spala się oczywiście w tlenie, tylko po prostu tego tlenu jest mniej i idzie to do CO oraz pary wodnej. I znowu po lewej jeden węgiel, po prawej drugi, potem mamy uzgadniać wodór, czyli po lewej mamy cztery wodory, po prawej mamy dwa, więc tutaj dwójkę, i teraz po prawej stronie mamy jeden z czadu plus dwa, czyli trzy tleny, a po lewej mamy dwa. To jak to robimy? Można tutaj kombinować w głowie, ale ja sobie zapisuję tak. Skoro mamy tutaj mieć 3, ale tutaj jest jeszcze ta dwójka, to jakby 3 drugie sobie zapisuję. I teraz mnożę całe równanie przez mianownik, żeby nie było ułamków. A więc tutaj jest dwójka, teraz to sobie kasujemy. Tutaj były 3 drugie, czyli na boku, może zapiszę, 3 drugie razy 2 to jest 3, tak? bo się kasują mianowniki. Tutaj 2. No i 2 razy 2 to jest 4. Przypominam, że mnożymy całe równanie, nie tylko lewą czy tam prawą stronę. I to jest uzgodnione równanie reakcji półspalania. Teraz spalanie niecałkowite, czyli to do sadzy, do węgla. To znowu spalamy metan w tlenie i powstaje nam węgiel oraz para wodna. I zaczynamy znowu od węgla. Po lewej stronie mamy jeden węgiel po prawej również jeden. Po lewej stronie mamy cztery wodory, po prawej mamy dwa, więc dwójeczka. Teraz po prawej stronie mamy dwa tleny i po lewej też, więc wszystko się zgadza. Teraz właściwości. Ostatnia kwestia. Zawsze w chemii organicznej porównujcie sobie te związki, jak i szukajcie jakichś przykładów z życia codziennego. Wtedy wam będzie lepiej zapamiętać. No to jak już powiedziałem, metan jest w kuchenkach gazowych. Jest to gaz i jest bezbarwny. Ma gęstość mniejszą od gęstości powietrza, czyli po prostu idzie do góry. Jest nierozpuszczalny w wodzie, jest bezwonny, mało reaktywny i ulega reakcjom spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego. No okej, okay, powiedziałem, żeby porównać do kuchenki. I jak? Bezwonny, bezwarwny, przecież w kuchence jest niebieski i czuć. No właśnie, o to chodzi. Że w kuchenkach, żeby było bezpiecznie, żebyście wiedzieli, że tam coś się spala, to są tam stosowane procesy chemiczne, w których to są tak zwane procesy nawaniania, czyli nadajemy metanowi zapach i tak samo nadajemy mu kolor, tę barwę niebieską, żebyśmy po prostu wiedzieli, że to się spala. Gdyby to nie było ani zabarwione, ani byśmy tego nie czuli, no to co ciekawe, jeśli metan zmieszamy z powietrzem i na przykład Pójdzie jedna iskra, chociażby, to będzie mało powiedziane boom. Dlatego właśnie trzeba uważać, żeby nie zostawiać na przykład otwartego gazu. Teraz są zabezpieczenia, to już, to już jest technologia, tak to już nie to co 20 lat temu. Ale kiedyś, gdybyście sobie tak odkręcili kureczek i poszli i wrócili na przykład drzwi y, otworzyli albo zapalili lampę i mała iskierka, no to obawiam się, że pół bloku by nie było. Dlatego uważajcie, dodatkowo też zapewniajcie odpowiedni dopływ tlenu, gdy używacie kuchenek gazowych, dlatego żeby nie doszło do tego półspalania, bo gdy dojdzie do półspalania, to zrobi Wam się czad, a jak zrobi Wam się czad, to minie minuta i was nie ma. To w takim dużym skrócie. Bo po prostu wtedy, gdy jest ograniczony dopływ tlenu, to powstaje czad, bo zachodzi to spalanie, półspalanie to spalanie niecałkowite. No i wy się trujecie, A czad łączy się z hemoglobiną, no i niestety tlen nie może się z nią połączyć. Dlatego się dusicie. Co ciekawe, czad jest lżejszy od powietrza. Więc jeżeli podejrzewacie zatrucie czadem, no to trzeba iść jak wąs, wić, otworzyć wszystkie okna i najlepiej wyjść, wezwać straż pożarną. Dobra, ale to nie są lekcje BHP. Idziemy dalej. Teraz etan. Ale zanim chciałbym Was serdecznie zaprosić na korepetycję online z chemii i matematyki oraz innych przedmiotów, wszystkie informacje znajdują się w opisie. A teraz, nie przedłużając, lecimy dalej. Etan. Jest to bardziej złożony związek niż metan. Składa się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru. Jest bardziej stabilny i cięższy od metanu. Ponownie rozrysujmy sobie wzory, które są od Was wymagane. Jak już powiedziałem, etan ma dwa atomy węgla i sześć atomów wodoru. To możecie łatwo obliczyć, jak to obliczyć prawy górny róg. Teraz wzór strukturalny, czyli ten, który pokazuje sześciuteńko. No to lecimy. Mamy mieć dwa węgle, pomiędzy nimi zawsze jest pojedyncze wiązanie w alkanach, bo to są węglowodory nasycone. I teraz każdy z tych węgli ma już po jednej łapce, więc zostały im po trzy łapki. No to każdemu dorysowujemy po trzy wodory. No i to jest wzór strukturalny. Teraz narysujmy sobie jeszcze półstrukturalny, czyli ten, który uwzględnia tylko wiązania pomiędzy węglem a węglem. Jak to robimy? Rysujemy sobie takie kreseczki pomiędzy wzorem strukturalnym i to, co jest. Pomiędzy tymi kreseczkami łączymy po prostu. Czyli tutaj w jednym mamy CH3, kreska CH3. No i to jest wzór półstrukturalny. Wzoru grupowego nie ma sensu tutaj rysować, bo nie ma powtarzających się grup. To jak już wiemy, znamy definicję spalań, no to polećmy sobie jeszcze ze spalaniem etanu. Tutaj będzie więcej uzgadniania, no ale kto jak nie my. Mamy C2H6 plus tlen i daje nam to spalanie całkowite, przypominam, do CO2 i pary wodnej. No i uzgadniamy. Po lewej stronie mamy dwa węgle, po prawej jeden, więc tutaj dwójka, teraz wodory. Po lewej stronie mamy 6 wodorów, po prawej mamy 2, więc tutaj będzie trójka, i teraz po prawej stronie mamy 2 razy 2, czyli 4 plus 3, czyli 7 tlenów. Tutaj mamy 2, czyli będzie znowu 7 drugich. Mnożymy całe równanie przez 2, czyli tutaj będzie 2. 7 drugich razy 2, już mam nadzieję, że to widzicie, że to jest 7. Tutaj będzie 4 i tutaj będzie 6. Teraz pół spalanie. No to bierzemy C2H6 plus tlen. I otrzymujemy CO oraz parę wodną. Tutaj dwójkę. Teraz wodory 6 po lewej. Tutaj trójkę. Mamy 5 tlenów po prawej, więc tutaj będzie 5 drugich. To już sobie zapamiętajmy. Czyli tutaj będzie 2. Tutaj będzie 5, 4 i 6, bo razy 2. I teraz C2H6 plus tlen, czyli teraz spalanie niecałkowite dosadzy, węgiel oraz para wodna. No i tutaj będzie dwójka, tutaj będzie trójka, i tutaj będzie trzy drugie, czyli trzy, dwa, bo wszystko znowu razy 2, 4 i 6. I ostatnie są właściwości. To Tutaj są podobne właściwości, jakie miał metan, czy jest to gaz, bezbarwny, bezwonny, Gęstość większą od gęstości powietrza, jest nierozpuszczalny w wodzie, jest mało reaktywny i ulega reakcjom spalania całkowitego, niecałkowitego i półspalania. Zadania z tego tematu w następnym filmiku na końcowej karcie filmu. Trzymajcie się, Siemanko.